Witajcie, przygotujemy dzisiaj pyszne potrawy świąteczne. W Polsce Wigilia i święta mają cudowny rodzinny charakter. Uwielbiam ten czas. Święta z Jolą, odcinek pierwszy. Zapraszam Was do przygotowania świątecznych potraw ze mną. Będzie prosto i pysznie i na pewno wszystko się uda. Dzisiaj przygotujemy uszka. Nie wyobrażam sobie Wigilii bez uszek i barszczu. Nie wiem jak Wam, ale mnie najbardziej uszka smakują Wigilię. Robiłam w ciągu roku, ale to nie to samo. Żeby zrobić dobre uszka, potrzebujecie dobrych grzybów. Ja akurat nie miałam opieńki. Opieńki wysuszone namoczyłam na całą noc. Następnie rano zlałam wodę, w której się moczyły grzyby, wypłukałam, zalałam świeżą i obgotowałam. Gdy grzyby się ugotowały, odcedziłam i teraz można grzyby pokroić drobno, można zmielić. Ja swoje grzyby zblendowałam. Do miseczki wykładam grzyby, moje zblendowane. Dodam usmażoną cebulkę. Tłuszczyku też troszkę. Wymieszamy to. Dodamy jeszcze pieprz. Pieprzu nie żałujmy. Grzyby lubią pieprz. Później, gdy się wygotuje, nie będzie odczuwalny. Sól. Ja zawsze dodaję z łyżkę dwie bułki tartej. I to niweluje ten ostry taki grzybowy smak. Zobaczymy, ile nam tutaj pójdzie. Wymieszamy. Spróbujemy zaraz, czy wystarczająco jest smak farszu. Ja mogę już spróbować, już jest dobrze wymieszane. Soli wystarczająco, ale jeszcze trochę pieprzu. Zobaczymy zaraz, jaki to będzie miał smak, ale powinno być już dobre. Bardzo dobry farsz, już nic nie trzeba dodawać. Święta z Jolą. Farsz mamy już przygotowany, a teraz musimy zrobić ciasto. Na ciasto pierogowe potrzebna nam będzie mąka pszenna. Ja używam tortowej, około pół kilograma. Do tego 10 deko masła, łyżeczka soli i niezastąpiona ciepła woda. Zazwyczaj ciasto robię na stolnicy, ale dzisiaj zrobię w misce, a później będę dopiero wałkować na stolnicy. Pójdzie nam to szybciej i łatwiej. Mąki dajemy około pół kilograma. Dodajemy masełko, łyżka soli, łyżeczka soli. Łyżka to może za dużo by było. I ciepła woda. Zobaczymy, ile nam zabierze. Jak będzie za mięskie, to jeszcze podlejemy, ale nie powinno być. Widzicie, ciasto się już pięknie robi. Robię w misce, bo robi mi się lepiej. Nie zostaje na stolnicy, ale leżakować będzie na stolnicy. Ciasto leżakuję po to, żeby miało lepszą kleistość później, żeby odpoczęło od mojego ugniatania. To ciasto nie daje jajek, bo według mnie ciasto od jajek twardnieje. No po co dawać jajka, jak to mam wypróbowany przepis. Tak robię od lat. Proszę zobaczyć, jak ładnie wszystko odchodzi. Nie ma nic, nie zostaje. Wyłożymy na stolnicę. Teraz możemy wyrabiać. Już na stolnicę. Już ciasto mam prawie, że miecione. Uwielbiam pobawić się ciastem. Proszę popatrzeć, już jest mięciutkie. I teraz pójdzie odpoczywać. Damy ciasto i przykrywamy. Święta z Jolą. Zanim zacznę sklejać uszka, przygotuję wodę, w której będą się gotowały. Do garnka nalewam wodę, zimnej wody. Lubię, jak uszka wpływają luźno, także używam większego garnka. O, wystarczy tyle. To jest gdzieś około 2 litry wody. Teraz tą wodę posolimy.
Dwie łyżeczki soli powinno wystarczyć. Teraz zobaczymy, co się dzieje u naszego testa. Kroimy kawałek. Proszę zobaczyć, jakie jest elastyczne, napowietrzone. Kupimy mąką. Tyle, żeby nie przybierało do stolnicy. Trudno mi jest powiedzieć, ile tej mąki, ale niedużo. Takim ładnym wałkiem to będą piękne uszka. Ciasto powinno mieć 3 mm do 4 maksymalnie. Im ciasto cięższe, tym lepsze. Śladowo, nie za dużo mąki, bo będą nam się źle sklejały. U mnie jest taka tradycja, że uszka, pierogi, wszystko przygotowuję w Wigilię. Nic nie szykuję wcześniej. Dlatego mam Wigilię zawsze zapracowaną. Zacznę robić uszkę. Na razie nie wyciskam więcej, żeby mi nie wysychało ciasto. Nakładam farsz. Wlepiam brzegi dokładnie. I sklejamy przeciwległe brzegi. Tak powstaje nam uszko. O, woda już się nam zagotowała, wrzucamy uszka. Wrzucam powoli, żeby się nie poparzyć, ale wiecie co, muszę zmniejszyć troszkę gaz. I teraz pomieszam, żeby nam się nie przykleiły do dna. Wrzucę jeszcze te uszka. I poczekamy, aż wypłyną. Będą się gotować około 2-3 minut po wypłynięciu. Wymieszamy. Już się nam gotują. Wypłynęły, tańczą po wierzchu. No i możemy wyciągać. A co najważniejsze własnej roboty? Teraz możemy po wierzchu polać przesmażoną cebulką. Możemy podawać do jedzenia. Kochani, smacznego! Święta z Jolą. Kochani, uszka mamy zrobione. Po resztę przepisów zapraszam Was na www.przepisyjoli.com. Do zobaczenia, pa, cześć! Przygotujmy te święta razem. Święta z Jolą.